Droga na salę Chojęcin oficjalnie otwarta. W oficjalnym oddaniu modernizowanej od 2011 roku drogi wziął udział oprócz przedstawicieli gminy Bralin Krzysztof Grabowski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, sołtysi z terenu gminy, przedstawicieli firmy wykonawczej oraz mieszkańcy. Przebieg 3-letniej inwestycji pokrótce przypomniał wójt gminy Roman Wojtysiak. Pierwszy etap rozpoczęto w 2011 roku. Wówczas przeprowadzono roboty na odcinku ponad 1 km od Nosali do Działoszy. W 2012 roku wykonano roboty na odcinku Działosze-Chojęcin parcele o długości 850 metrów. W tym roku dokończono pozostałe prace. Wójt Roman Wojtysiak podkreślił, że bez wsparcia ze strony samorządu województwa gmina Bralin nie mogłaby przeprowadzić tych inwestycji w takim zakresie i terminie. Podsumował, że 3-letnie dofinansowanie wynoszące ponad 600 tysięcy złotych pokryło aż 43% wydatków związanych z przebudową tych dróg. Krzysztof Grabowski w swoim przemówieniu podkreślił, jak widoczne są zmiany dokonujące się na terenie gminy Bralin w ostatnich latach.